Cześć, witam serdecznie na kolejnej recenzji. Jak już pewnie przeczytaliście, dzisiaj będzie recenzja baterii od firmy Vision, linia Vapros, a model to długo oczekiwany Nunchaku. Czemu taka nazwa? No za chwilę jakoś wspólnie może do tego dojdziemy. Opakowanie dość duże, kartonowe. Z boku mamy jakieś informacje. Z tyłu również QR kod. Z boku mamy takie logo, gdzie napisane jest Vapros. To oznaczenie również znajduje się na baterii. No i jakieś tutaj mało ważne, no oczywiście wiadomo, Vapros. Otwórzmy opakowanie, zobaczmy co jest w środku. W środku znajdziemy pod spodem dość solidny kabel mikro USB. Mówię dość solidny, bo taki jakości kabel w takim wykonaniu można znaleźć w smartfonach. Po prostu. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Start from here. Vapros B Vision. No i mamy zapakowany w taki bawełniany kocyczek naszą bateryjkę. Wyjmijmy sobie. I tak prezentuje się Vision Vapros Nunchaku. Wersja steel, czyli srebrna, bardzo ładnie wykończona. Pierwsze wrażenie było mega. Tutaj mamy oczywiście oznaczenie Vapros Nunchaku. Z boku mamy jakieś tutaj plusiki, krzyżyki, cokolwiek to znaczy, cokolwiek chciał producent nam przekazać. Tutaj mamy graficzkę Vapros, plusiki, jakieś tutaj piorunki, tu mamy przycisk, ale zacznijmy od góry. Ogólnie bateria jest na gwint 510 oraz Eagle. Mamy tutaj taką jakby tuleję dystansową, którą dołącza nam producent razem z baterią i można przykręcić do tego parowniki na gwint 510 i ładnie nam to ukrywa. Można oczywiście ją zdjąć i mamy surowy gwint Eagle. No i teraz możemy wkręcić dedykowany parownik Vapros V Spot. Jego recenzja będzie w następnym filmie. No i cóż, lecimy trochę dalej. Pin jest oczywiście ruchomy. To już tak naprawdę większość producentów wprowadza to do swoich baterii. Ładowanie tej baterii. Ładowanie może odbywać się na dwa sposoby. Tutaj mamy zawleczkę gumową na port micro USB. Tak to właśnie wygląda. Każdy zna ten port i dzięki temu jest na przykład można ładować sobie z komputera czy z powerbanka. A drugim sposobem jest oczywiście standardowo gwint tutaj standardowy, czyli standardową ładowarką. Odblokowywanie jest również jak w standardzie pięcioklikiem. Przycisk nie jest okrągły, jest inny, jest tym logiem takiego Vaprosa, czyli klikamy 5 razy i odblokowuje nam się i tutaj świecą się diody. Te diody świecą się nie bez powodu, gdyż podczas włączania świecą nam się i pokazuje to, że bateria jest aktywna, ale również jest to wskaźnik nie napięcia, tylko pojemności baterii. Ta bateria ma 2000 mAh, więc dość sporo, ale te wskaźniki informują nas o stanie naładowania baterii. Teraz są 3 diodki, a więc bateria ma trochę więcej niż połowę, bądź połowę jest po prostu tak naładowana. Bardzo przydatne. Jest to jednokolorowy LED, biały, bardzo fajnie zrobione. Kolejną rzeczą, nowością baterii, ogólnie Visiona, jest regulacja napięcia. Regulacja napięcia, a właściwie mocy. Tak, właściwie mocy, bo jest to w watach, a wiadomo, wat to jest jednostka mocy. Czyli mamy tak, od 6 do 18 W. Skok napięcia co 1 W,
I skok oczywiście jest takim charakterystycznym kliknięciem. No i można sobie szeroką gamę tutaj parowników zastosować. No i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o tą baterię. Podczepimy sobie Vapros Vision V-Spot i za chwilę zobaczycie, jak to dymi. Tak, mini wiatraczek. No i dobra. Dziękuję serdecznie sklepowi New Seven Smoke za udostępnienie tego produktu do recenzji. Zapraszam również do sklepu. Oczywiście standardowo Facebook, YouTube i subskrybujcie nasz kanał. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.